Hej ekipa, witam was Stanim, witam was ponownie, Industry Giant 4.0. Kontynuujemy naszą rozgrywkę w budowanie wielkiej korporacji. Prawdopodobnie udało mi się znaleźć złoty środek, ale czy na pewno, czy on pozwoli nam zbudować i dorobić się naprawdę gigantycznych sum? Pora się przekonać, zaczynamy! Ostatnio całkiem sporo udało nam się to uzyskać, bo miasteczka w końcu zaczęły się rozwijać, w końcu zaczęły te produkty dostawać tak jak trzeba, ale z tą dostawą chyba troszkę przegrałem, bo jeżeli dobrze tutaj przyjrzałem się tej sytuacji, to sprzedaż, słuchajcie, roczna to jest 2600, a my tutaj dostarczamy ciutkę więcej rocznie, zwłaszcza, że jak wiecie, status magazynu w tej okolicy się troszkę przesypał, więc można by troszkę to zmniejszyć. Jeżeli dobrze pamiętamy, a nawet możemy sobie tu z tego miejsca podejrzeć, to mamy stację, linia drogowa 3, możemy stąd zarządzać. Czyli jeżeli rocznie dostaniesz 2500, czyli 2600, ewentualnie 2600, i tu ma być 2600, to jest powinno być 5200, żeby tutaj faktycznie ten towar schodził. I ni mniej, ni więcej to powinno być. Oczywiście ja ustawię na razie 4000, żeby zejść z tych stanów magazynowych. Albo dobra, ustawmy od razu 5200. Więc tutaj powinno w takiej kwocie to się wszystko kalkulować. Takiej kwocie powinno nam ciężarówki wozić. Ja troszkę przegiąłem z tą ilością, więc mam nadzieję, że to się jakoś wyrówna, że za chwilę te stany nam zejdą, bo przynajmniej 173 na magazynie to trochę jest za dużo. Natomiast całkowicą przeciwnością tutaj jest sprzedaż odzieży, bo ta sprzedaje rocznie 4800 ciuchów, 952 obuwia, a jak widzicie na składzie mamy, no właśnie, ten etap będę chciał dzisiaj rozwinąć, tylko jeszcze sobie sprawdzimy, jak tutaj ta kwestia sklepu wygląda. Sklep spożywczy, składy, no tutaj już jest troszkę lepiej widzę, bo tutaj widzę wozimy 6000, no to też powinniśmy teoretycznie zmniejszyć, ale na razie niech zastosują, cofnij. Niech na razie tutaj nic nie zmieniają, bo i tak tutaj stany składu są puste, bardzo mało tych waszych tutaj jest. Więc teraz finalnie możemy się zająć chyba finalnie naszymi ciuchami. Zwłaszcza, że tutaj, słuchajcie, wypatrzyłem sobie, że jeżeli tak jest, to jest długi ciąg, to ja mogę podkręcić obroty produkcji nawet o wiele więcej, bo mieliśmy chyba 550, czy tam 500, to mamy, możemy 750, tylko oczywiście koszt produkcji nam wzrasta, ale za to będzie produktów więcej trafiało. I to nam akurat nas urządza, zdecydowanie bym chciał, żeby ta fabryka jeszcze więcej wytwarzała. Większym kosztem, ale mam nadzieję, że się uda. O, co to jakiś... Co tu się stało? Wióra nie mogą być dostarczone? Albo wiór się zapchało, słuchajcie, może być. Albo jakiś pociąg tam zakorkował. Może być, bo faktycznie oni też powinni tutaj już sobie zachować. No, nie widzę żadnych komunikatów. Sklep spożywczy tylko. Tak, czyli ten pociąg po prostu chyba oczekuje na swoją kolej. Ale mimo wszystko, właśnie, wióra. Z tego względu, że wiór, słuchajcie, zapotrzebowanie spadło. Inaczej, wzrosło, narzędzi drewnianych jest więcej potrzeba niż wiór. Tak samo widzę tutaj, więc może tych wiór nie ma sensu aż tyle wytwarzać. Więc tą produkcję wiór w tym miejscu ja bym już wyłączył. I tutaj na przykład dał deski. Z tego względu, że mamy podpisane umowy na te deski, ja bym tak zastosował. Bo tych desek finalnie tutaj mamy podpisane umowy na sprzedanie wiór 4 razy, już 2, to się wyprzeda, bo mamy status magazynu, jak widzicie, całkiem pokaźny. Musimy dostarczyć dużo desek i to jest powtarzalność 5 razy, no to trzeba. Jak samo narzędzia widzę, mam podpisaną umowę, więc super. Zamówiłem sobie tekstyli troszkę, coś w ofertach jest, co mógłbym sobie domówić. Jaja, materiały, kwarc, to są rzeczy, które całkowicie są zbędne. A jeżeli chodzi o status w magazynie, coś mamy, jakieś skóry. Gumki mamy, ale skóry się skończyły, słuchajcie. Trzeba będzie zaimportować skóry. Więc proszę, rynek globalny, umowa na import skór. Wydaje mi się, że tak 1000, ale jeszcze tylko sobie zweryfikuję, czy na przykład tutaj nie mamy tych skór schomikowanych. Żeby nie było, 425 skór w tym miejscu, a tutaj skór mamy 700, to może jeszcze się chwilę powstrzymam, bo może się uda jakąś fajniejszą, tańszą ofertę trafić.
tutaj produkcja ubrań, na razie nic tu nie zmieniamy, tu mam nadzieję, że wytworzy tyle, żeby się tych ubrań wytworzyło. No i właśnie, obuwie, jeszcze raz obuwie. Przyjrzymy się jeszcze raz, ile ten sklep potrzebuje rocznie. Potrzebuje 952. Czyli, jak tutaj wwozimy, tutaj mamy nie 150 rocznie, tylko 952, czyli 1000 rocznie. Czyli tu jest 2000 ma być pakowane i tu ma być 1000 rocznie. Tu ma być 1000. Tak samo tutaj, 2000 po 1000 powinno to kalkulować się. Mam nadzieję, że to fajnie się przeliczy, jak tylko oczywiście ta produkcja naszych ubrań się zacznie, bo na razie mamy mało nici i zobaczymy, czy w ogóle to ruszy. Nici się produkują, ale na to na spokojnie musimy przeczekać, aż się to wszystko dobrze przekalkuluje. 900 nici, no to 300 nici to jest nic, bo my potrzebujemy o wiele więcej ubrań. Ale póki co wytwarzają się nasze buty, które chyba już stanowią spory trzon naszej produkcji, naszej sprzedaży. Jeżeli chociaż buty by były, to chociaż te niektóre domy już by mogły się dalej rozwijać. Nie wszystkie czerwone, ale jak widzicie, tych czerwonych już jest coraz mniej, więc na to liczę, że faktycznie to pozwoli nam się jeszcze lepiej rozwinąć. Jak widzicie, tutaj kolejny popyt, no tu są obuwie, widać, że obuwa jest więcej niż ubrań potrzebne. Tak samo widzę narzędzia, tutaj mocno tutaj działają, bo narzędzia są cały czas, a wióry tylko są dostępne w zimą, więc liczę na to, że takie działanie, które tu wdrożymy, będzie lepiej. Ale właśnie, z tego względu, że wióry już nie są potrzebne w porcie, to ja bym sobie wióry tutaj odpiął. Po co mamy to wozić? Nie ma takiej potrzeby. Tutaj jeszcze ciężarówka 640-320, wydaje się, że jest taka spokojna. Brakujący produkt drewno, czyli czego? Zakłady drewna, nie mamy na drewno na stanie. A widzicie. Co my tu jeszcze mamy? Brakujący produkt drewno, czyli brakło nam drewna. A produkcja drewna, jak tutaj stoimy? 1300, ładnie. Czyli tutaj mamy 10 tysięcy rocznie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 1500 na kwartał, to jest 3000 na półrocze, 6000 rocznie i tu będzie 4000. No to jak tam produkcja, ile wozimy rocznie? 6000 rocznie, no to dajmy 8000 rocznie. W takim razie możemy to śmiało zmienić i przygotować się. No i tkanie, brakuje produktu tekstylia. Czego brakuje? A no właśnie. I słuchajcie, jedna produkcja i już tu siadło. Więc to całkowicie będzie trzeba pozmieniać. Całkowicie trzeba będzie zrezygnować chyba w tym miejscu z ubrań, bo widzę, że 1000 ubrań to się od tak zrobiło. To zobaczymy. Na pewno będzie trzeba faktycznie więcej tekstyli produkować. Czyli oni są faktycznie nam w stanie więcej tego produkować. Fajnie by było. Ale kurczę, te ubrania naprawdę potężne ilości nam pożerają. Potężne ilości nam tutaj przejmują. Słuchajcie, ja się tutaj w takim razie zrobię na buty. Zastosuj, nie kombinujemy. Tutaj, aha, to już sobie zrobiłem. Ale widzę, nie było nici, tak ci się. Więc nie będzie może tak źle. Ale tak, tutaj na pewno bym chciał zmienić. Tu się nic nie da, dobra, to już zostawiamy ubrania. Zastosuj w taki sposób, nie kombinujemy, niech to już się tam poprzestawia. Tylko wydaje mi się, że w takim razie ja bym to całkowicie zmienił układ. Proszę wszystko połączyć. Tutaj dajemy tylko i wyłącznie buty. Zastosuj, żeby zdążyli. Dobra, zdążyli, mam nadzieję. Tak więc teraz nawet nie mogę podkręcić obrotów, a wydawało mi się, że tutaj mogę, skoro... To niby mogę, to w końcu nie mogę? No to powiem szczerze, że teraz nie wiem, jak to działa. Tak, ale tak, tutaj ustawimy ubrania. I tutaj także ustawimy ubrania, żeby dużo tych ubrań nam faktycznie wytworzyło. Mam nadzieję, że to wystarczy. Że to pozwoli nam wdrożyć faktyczną produkcję, taką na wysokim poziomie. A może to jest to, że ja tutaj wszystko przestałem. 150, 75, wydajność. A jak tutaj bym zmniejszył, to mogę tam wdrożyć więcej. Mogę. A widzicie, to tak działa. Dobra, prawdopodobnie. Chyba odkryłem jakieś zależność, zobaczymy. Jak towar, tutaj jeżeli chodzi o składy,
No, brakuje już skóry. Narzędzia wyjechały, więc bardzo fajnie, ale tutaj brakuje nam skóry, więc fajnie byłoby zamówić skórę. Czy mamy w ofertach co jakąś skórę? Nie ma nic. Eksport. Umowa. Importujemy dużo skóry. I tak zamówmy. Trzy razy podpisujemy, stać nas na to. Takie trzy dostawy spokojnie na 3000 skóry, żeby nam to weszło. Natomiast tak, deski dostarczamy, już niedługo ta kolejna umowa zejdzie. Te wióry, no to jeszcze troszkę musimy poczekać. No i tekstylia, chyba już została dostarczona. Oferty, nic tutaj nie potrzebuje, wióra, deski, to jest eksport, czyli oni by chcieli od nas. Pościężówkę nie mogę rozładować, no to jest dużo rzeczy, których nie mogą się zrobić, ale przepraszam, pierwszy zielony domek. I weszły owoce. Ci warzywa przychodzą do lamusa, wchodzą owoce. Czyli się stało, mamy to. Nowy produkt się pojawił, choć de facto tych owoców też na razie nie produkujemy nie wiadomo ile. Ale stało się, no to trzeba już dostarczać. Trzeba powoli produkować pierwsze owoce. A teraz zastanawiam się, czy te składy są dobrze, będzie to poprzestawiać. Na razie jeszcze zostawiam, na razie tego nie będę zmieniał. Już zeszło, 152, 143, jak widzicie, już się lepiej to kalkuluje. Już 1200, no taki próg, można powiedzieć, jest optymalny. Sprzedaż się trzyma. Natomiast, no jak widzicie, tylko trzy owoce, to nie jest jakaś jeszcze szalona liczba. Natomiast tutaj bardzo mi zależy, żeby w końcu podpięli. Stany magazynowe się zgadzały. Patrz, jak szybko to wyschodzi. To jest niesamowitym tempem. Schodzą nam to obuwie. Oni nie są w stanie dowieść. Tutaj ładnie się trzymało, ale... No i właśnie to. To jest to, że jak tu się utrzymało ten status, to pojawiły się pierwsze zielone domy. Ale jeżeli my z tego stanu nie dotrzymamy bardziej, no to będzie kiszka z maczkiem, z pasternaczkiem i nic... Ale dosłownie nic więcej się nie zmieni w naszych osiedlach. Cały czas obserwuję wzrost naszych miasteczek, ale nadal nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o produkcję ubrań. Powiem wam szczerze, bardzo słabo to idzie. Praktycznie nie widzę postępu. Wprawdzie tu miasteczko ładnie, nawet zielony się pojawił, no proszę, ładnie. Natomiast, no cóż, będziemy chcieli tutaj działać tak, żeby tą fabrykę tekstyli, czyli tkalnie, postawić, słuchajcie, jeszcze jedną, bo wydaje mi się, że ta produkcja, którą tutaj obecnie mamy, no jest ciutkę niewystarczająca. W składzie wprawdzie mamy to, ale tekstyli nie wyrabiamy, dlatego bardzo mało mamy ubrań. I dlatego też chyba podejmiemy ostre działania, żeby buty się przestały produkować już w tym momencie. Tak samo tutaj już nie będziemy produkować butów. Tutaj będziemy już tylko tekstylię wytwarzać, więc to jest ostatni moment na produkcję butów. Tutaj przerywamy linię dostaw, jeżeli chodzi o nasze surowce do tego miejsca, więc na razie to wywalam, albo dobra, słuchajcie, nie, najpierw postawmy w takim razie drugą tekstylię, tylko żeby tak tę tekstylię sprawnie postawić, to postawimy ją, tkalnia to się nazywa, ale ona może być tylko, tak jak powiedziałem na początku, tylko w odpowiedniej strefie, ale możemy tą strefę zawsze tutaj gdzieś wcisnąć. Gdzieś tutaj ścieżką, bo tutaj mamy dróżkę wyznaczoną, więc mogę się tak nawet wcisnąć. Oj, to nawet nie byłoby źle. Tylko wyrównać to do tego tej struktury byłoby super. Dobra, mamy to. I tutaj tylko trzeba teraz nam drogę postawić, więc postawimy droga. Wydaje mi się, że z tego miejsca najbardziej mogę. O, tak się podpiąć. Słuchajcie, mamy to. I teraz tylko tą trasę, która... była na tkanie wysyłana i tutaj dostawiamy tu i tu mamy 3000. 3000 skóra na rok, zastosuj. No i proszę bardzo, już słuchajcie, mamy to, więc teraz mamy tą produkcję tutaj, bo oczywiście buty będą się produkować, więc zostawiamy buty, tak, zastosuj, 4000 na rok. Natomiast tutaj musimy finalnie, tak jak powiedziałem, zrezygnować. Tutaj tekstylia ma być w 100%. Tu jeszcze się chwilę to produkuje, to nie jest problem. Tu oczywiście to wszystko połączymy razem, zastosujemy. Ale surowiec, który tu został, trzeba będzie też przewieźć, więc no, trzeba będzie po prostu zrobić jedną dodatkową trasę,
która będzie pobierała stąd, tu i mamy zabrać finalnie wszystkie surowce skóry i gumy, które tam się znajdują, i obuwia w to drugie miejsce. Więc zastosujemy oczywiście, wszystko będzie przewiezione, wszystko co tutaj wyprodukowali, a tutaj już produkcja będzie zamykana. Tak samo zrobimy małą zamianę, czyli surowce, no właśnie, tkania, jeden będzie zabierała ubrania, ale tutaj musimy podpiąć trasę, czyli tą strukturę, która będzie lecieć do góry, wyżej, wyżej. I tak, tu ma być zachowany status 2000. Tu ma być zachowany 1000 i 1000. No i dobra, i mamy, słuchajcie, to wszystko logistycznie ogarnięte. Mam nadzieję, że tu nie będzie większych problemów, że się towary nie będzie tutaj jakoś specjalnie tłukło ze sobą, ale mam nadzieję, że to wszystko zadziała. A my, no cóż robić? Teraz mam nadzieję, że ta produkcja zwiększy się. Natomiast druga rzecz, którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, że ja w tym momencie importuję takie gumki, słuchajcie, za 310 tysięcy albo 248 tysięcy, więc to są kwoty jednak troszkę duże. Zwłaszcza, że na przykład umowa na 1000 sztuk opiewa w okolicach właśnie 310 tysięcy za towar. A skoro my możemy dalej podkręcać produkcję, to możemy w końcu rozpoczniemy produkcję tych gumek. Potrzebujemy szyb naftowy. 2,5 miliona, ale stać nas, bo utrzymanie 60 tysięcy na kwartał to nie są duże kwoty. A fabryka chemiczna 45 dni na kwartał. Więc taki szyb naftowy, słuchajcie, ja już chcę rozpocząć budowę. Zwłaszcza, że patrzcie, że tutaj mamy tory. Więc moglibyśmy tutaj do tego zaprzęgnąć nasze pociągi. Więc już stawiam szyb naftowy, który już będzie nam produkował. Oczywiście fabryka chemiczna zaraz też będzie postawiona. Wszystko po kolei będzie stawione. Więc niech ten postęp budowy tylko nam skoczy. I możemy w końcu powiedzieć sobie, ok, podkręcamy obroty, bo trzeba zacząć wydobywać więcej. Trzeba będzie tutaj faktycznie działać więcej, abyśmy mogli jeszcze więcej zarabiać. Może początkowo znowu będzie jakiś minus, ale to będzie tylko może chwilowe. Koszt budowy 0, 0, 0, więc mamy tutaj produkcję. Ropa oczywiście musi odczekać swoje, ale to będzie krótkie odczekanie, więc za chwilę będziemy tak naprawdę budować fabrykę chemiczną, która także ma, co ciekawe, tory, więc moglibyśmy też z tego skorzystać, że ma zarówno jedno i drugie tory. Będziemy mogli wszystko, słuchajcie, tak naprawdę robić naszymi pociągami. Jak widzicie, wszystko tutaj szybko się buduje. To jest ciekawe, że to szybko naprawdę ma panowane. No i teraz chcemy się podpiąć pod trasę kolejową. Ale chcę to tak zrobić, żeby faktycznie było podpięcie. O, w taki sposób. Czy co, jakiś tunel wszedł? Aha, to po prostu tak wyjechało. No ale dobra, grunt, żeby tutaj było podpięcie. Jest podpięcie i to mi się podoba, jest tutaj rozstawione. I teraz możemy zdecydować, że tutaj będziemy produkować naszą oczywiście gumę, bo guma się tutaj rozchodzi. Ale poczekamy, aż chociaż jedna ropa się wyprodukuje. Produkcja ropy już się, słuchajcie, produkuje. Więc tutaj trzeba tylko poczekać odrobinę, niech się to wyprodukuje. Ja wiem, że może za wcześnie postawiłem, ale wbrew pozorom bardzo szybko to budują. Bardzo szybko postawiałem te struktury, więc no trzeba być tego świadom. Tu nam brakuje, z tego co widzę, drewna całkowicie. Jest troszkę smutek, że ta produkcja jest niewystarczająca. Tu się zapchał chyba magazyn. Tak, bo dużo gumy wjechało. No a to gumę się wszystko przewiezie. No i finalnie tutaj będą te gumy dalej zwożone z tego miejsca, bo finalnie gdzie mogą? Można by to zwozić. Logistyka pozwoli nam to na dostarczanie, więc super. Tylko trzeba będzie potężnie tutaj popracować. Widzę, że już buty się zaczęły produkować. Tutaj już składy chyba zeszły. No, jeszcze nie, ale finalnie zejdziemy. A produkcja tutaj ładnie wejdzie nam na obroty i już naprawdę się nie mogę doczekać, kiedy zobaczymy potężnie prosperujące sklepy odzieżowe. Jak widzicie, kolejny dom z zielonymi rzeczami, więc całkiem spoko. Tutaj jakieś zielone, nie, nic nie widzę. Ale w takim razie, skoro tak to wygląda, to tutaj ja, jak widzicie, już wdrożyłem plan odpowiedni. Mamy na składzie już owoce, bardzo dużo tych owoców. Więc tu, gdzie brałem warzywa, jeszcze podepniemy
owoce, więc po minus 500 na każdy sklep, czy od 1500, a minus 500 to miało być, minus 500 na każdy sklep powinno wejść. Mam nadzieję, że będą zadowoleni, że będą chcieli produkty od nas brać i tutaj kupować, bo przyznaję, nie jest to dużo owoców, ale zawsze ten towar by był. Zawsze ten towar był faktycznie dostarczany i powinno to zadowolić naszych klientów. Jak widzicie, gwiazdka, tutaj troszkę ranking nam spadł, trochę smutno, zobaczymy. Jeżeli chodzi o warzywa, tych akurat tutaj mam całkiem sporo, więc chyba nie muszę aż tak martwić się o to. Tu mogłem to rozpiąć, żeby jednak tutaj było na razie testowo. Dobra, na razie zastosujmy tak, zobaczymy co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o produkcję drewna, tutaj nie ma problemu z tym, ale właśnie, jeżeli chodzi o narzędzia, czy mogę tu coś z tym jeszcze zrobić? No tu już dużo desek zwozimy, dużo przetwarzamy, więc chyba nie mieć takiego problemu. Czy ropa już mogę wozić? Halo? Nie mamy produkcji. A jeszcze, słuchajcie, jeszcze moment. Mamy na składzie 250 jednostek. Bierzemy pociąg, podpinamy logistycznie. Czyli tak, bierzemy. Pociąg jedzie z tego miejsca tutaj, a później z tego miejsca i on sobie tutaj dostarcza ropę, jednostek 1000, i później z tego miejsca będzie jechał do logistyki i dostarczał gumki, czyli będzie automatycznie się przepakowywał, bo tak, tu jest 0, a tu jest 1000. O, fabryka chemiczna, centrum logistyczne, wydaje mi się, że to będzie działać. Oczywiście nie od razu, bo tego się nie spodziewamy, że właśnie to się rzuci od razu na to wszystko, ale grunt, żeby to działało, i to ma być lokomotywa ognia. Zastosujemy, wdrożone. Tutaj już odpalam produkcję, bo to też musi mieć czas na przetworzenie. Jedna ropa daje jedną gumę. Powinno to zadziałać. Zobaczymy, jakie finalnie koszty będę ponosił. Mam nadzieję, że finalnie same zyski będą przychodzić. Tej gumy mamy bardzo sporo zamówione, więc tak będę musiał troszkę przeczekać, zanim te umowy wszystkie przestaną obowiązywać. Bo tego jest naprawdę tutaj sporo, ale chyba aż tak źle nie będzie. Jeżeli chodzi o rynek globalny, no tak mówię, ta ostatnia umowa wygaśnie, będziemy spokój mieć. Tutaj mamy jajka, ruda, miedzi, meble drewniane, nic nam dlatego niepotrzebne. Natomiast nadal rzeczą, którą chcę robić, importować, to jest skóra. No to jest rzecz niezmienna, więc podpisujemy za 2 miesiące, niech nam dostarczą. Wydaje mi się, że 2 miesiące styknie spokojnie, bo nam się magazyn, jak widzicie, troszkę przepełnił. A właśnie, czy tutaj rynek globalny, umowa z dyskami została już rozwiązana? Nie, jeszcze nie. Ale zaraz zejdzie towar, więc będzie łatwiej. Więc tutaj mógłbym jeszcze podpisać umowę na to, żeby... Tylko czy ja chcę? To ja jeszcze poczekam chwilę, bo tam mamy narzędzie, które bym chciał sprzedać, ale może poczekają. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję, tutaj zielone domy, no to super, słuchajcie, jak są zielone domy, jestem naprawdę pod niesamowitym wrażeniem, że tak już dobrze nam tutaj się rozwija osiedla, więc mam nadzieję, że faktycznie to ładnie będzie przyjęte. No i zobaczymy pierwsze warzywka za chwilę w akcji, w sprzedaży, mam nadzieję, że tak. To coś jedzie, jadą, słuchajcie, jadą, 32, może faktycznie będą chcieli. Może faktycznie będą chcieli zakupić. Jeszcze tylko chcę zobaczyć, jaki jest popyt zimą. 8. No, to całkiem sporo. A tutaj patrzcie, że już... Czyli ja będę musiał się przestawiać z warzyw na owoce. No to będzie niezły biznes. A widzę, deski też chcą. O, to jak deski chcą, to tym lepiej. Bo jak tam, gdzie dostarczamy narzędzia... tylko może wióry, właśnie, tutaj dostarczamy na deski, to będzie, nie wiem, będzie 500 minus 250, wydaje mi się, że to będzie dobra liczba, żeby parę tych desek faktycznie wpadało, ale dobrze wiedzieć, że faktycznie z warzywa znikną nam z okolicy i będą produkowane owoce. To warto wiedzieć, warto na to obserwować, zwłaszcza, że widzę, że troszkę wyprodukowaliśmy tych owoców i mam nadzieję, że te owoce tak szybko się nie popsują, a wręcz odwrotnie, że będą chcieli właśnie od nas kupować. Na razie mamy dużo, mamy na plusie, wszystko działa,
Kalkulacja się na razie zgadza tutaj w składzie. No schodzą rzeczy, skóra widzicie zeszła, jeszcze gumy troszkę, no i tekstyli wytwarzamy bardzo, bardzo dużo. I teraz zaczynamy zabawę z ubraniami. Aha, bo to jeszcze nie skończyło. Dobra, przepraszam, już poprawiam. Więc mam nadzieję, że damy radę z tą bawełną. Tutaj produkcję podkręciłem i tak, podkręciłem 300 na każdym. Oj, coś się tu wypięło. Cofnij. Niechcący. Tak, na każdym jest o wiele większa produkcja, ale zastanawiam się, czy kolejna farma, która faktycznie by miała produkcję bawełny, by dała radę. Czy będziemy musieli kombinować znowu? Może tak być, że będziemy musieli teraz z bawełną kombinować. Wszystko jest możliwe. W tym tytule wszystko jest możliwe, ale najważniejsze, że ta produkcja leci, obuwia całkiem sprawnie i chyba to już będzie miało światełko w tunelu. I faktycznie teraz będziemy sporo mogli tych rzeczy poprzetwarzać. No zobaczymy, ile nam ubrań finalnie wyjdzie. Mamy na składzie 1900. No to jest 2000, około 1000 ubrań powinniśmy móc wytworzyć. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. I tutaj no co, gumki są jeszcze? Jeszcze 2500. No to jeszcze na spokojnie. Wierzę, że w naszej możliwości, że damy radę. Na składzie, o już jest produkcja gumek, więc jak widzicie, tylko ropy potrzeba nam więcej. A, bo właśnie, bo pociąg za wolno tutaj jeździ. I zastanawiam się, czy będzie to dobrze rozgryzione. Ale, chyba tak, to już mam produkcja, prawda, styczeń wskoczył, no i tutaj odpinamy ubrania, podpinamy tak i zastosuj, bardzo fajnie. To lecimy. Lecimy i pora przekonać się, czy mój pomysł ze zmianą da radę, a tutaj coś, odblokowana receptura, sklep z elektrycznością. Czyżby miasteczka jeszcze bardziej się rozwinęły? Nowe receptury wskoczyły? O kurcze. Nowe rzeczy wskoczyły, tylko pytanie, czy jakieś miasteczko wykazało taką potrzebę, bo ja na razie tego nie widzę. Fajnie, że pojawiły się nowe rzeczy. No ale finalnie, słuchajcie, nie widzę. Nie widzę takiego, ale może dlatego, że tutaj coś zacząłem robić. Może z tego wynikać faktycznie. Okej, na składzie mamy 600. O, tej gumy troszkę nam wpadnie, zdecydowanie. Ale stop, na to przyjdzie czas. Tu już 128, tylko gumy zostało do zabrania. Bawełna. Ewidentnie już widzę, że jest braki w bawełnie. Więc ja już, słuchajcie, buduję, nie oczekując na nic więcej. Buduję kolejną farmę. Gospodarstwo rolne, które będzie nam ogarniało bawełnę. Postawmy sobie to tu. Dajmy tutaj ścieżkę. Ścieżkę, drogę. Kurczę, ścieżkę. Mamy. I tutaj ciśniemy bawełnę. Postawione, produkcja, pole. Od razu lecimy po samej granicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Produkcja. Bawełna, bo to potrwa. Tak jest. Raz. Ja powinienem to zrobić w listopadzie albo w grudniu, końcem grudnia. To bym nie ponosił kosztów przestawienia biznesu. Bawełna. Proszę. Mamy dwie bawełny. Zastosuj. Niech to wdraża. A ja oczywiście tutaj podepnę ciężarówkę, która będzie zaglądała i pobierała jeszcze większej ilości bawełny. Tutaj podpinamy kolejną przystanek. To mam doładować, załaduj. Kolejne 3000. Zastosuj. I mam nadzieję, że tak to finalnie będzie działać. Tutaj produkcja, jeszcze trzecia. Kup. Pole. Bawełną. 2, 3, 4 i 5. I to oczywiście także bawełna. A pszenica jak będzie trzeba zrobić? No przyznaję, nie mam zielonego pojęcia, gdzie ją wdrożę. Gdzieś na pewno będzie, ale czy na pewno, to się zobaczy. Jeżeli chodzi o tutaj obłożenie w bazie za mało pojazdów, ciężarówka nie mógł rozładować, no bo jak bawełny nie mam, to nie może rozładować czegoś, czego po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o tu skład, gumy są, jest tutaj tekstyli troszkę, są narzędzia, które są sprzedawane.
A to buty, buty, buty. No w ładnej liczbie. No w końcu są to cyferki, które mi się zaczynają podobać. A tutaj ubrania? Na razie ich nie widzę. No ale za chwilę pewnie wyjdą spod naszych maszyn. Zobaczymy. 312. Jakoś wydaje się mało, ale grunt, że są. Grunt, że są, że towar jest. I tutaj też widzę, produkcja też ruszyła. Więc fajnie, że gumy także pojechały już. I powoli będziemy temat prostować. Wskakuje nam 1 stycznia 1961 roku. Słuchajcie, mamy 27 milionów aktywów, jeżeli chodzi o środki, które możemy faktycznie wydać. Już na dzień dobry mamy wszystko na zielono, więc nie musimy się w ogóle przejmować o tym, jak tu się wszystko zarabia. Bardziej nas natomiast interesuje rozwój. Jak widzicie, mnóstwo żółtego, już mało co czerwonego, już pola zielone się pojawiają, przynajmniej w tym miasteczku. To też nawet sobie radzi, choć może troszkę gorzej, ale bo jeszcze zielonego nie mają, ale sądzę, że też dorównają. Jeżeli chodzi o dalsze działanie tutaj, to zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o obłożenie, logistyka, 54 pojazdy, 71% po pociągi 37, dajmy radę, magazyn, składy, Tartak ma problem, bo Tartak sobie tam, widzę, zapchał sobie magazyn, przemysł lekki coś tam nam kuluje, zakłady drewna, prawdopodobnie ze względu, że właśnie desek nie dostali, kłód drewna nie dostali, więc prawdopodobnie z tego to wynika. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, sklepy, no wykorzystanie, sklep odzieżowy, nadal sklep odzieżowy gdzieś tam nam kuleje. Zobaczmy, który to jest sklep, ten tutaj, czyli obciążenie 199%, potężne, ale no pusty im w magazynie. Sklep spożywczy trzymają się według moich wytycznych. Ten sklep spożywczy trochę kolejny, ale to jest ten faktycznie drugi. Sklep spożywczy tutaj i jeszcze sklep odzieżowy. Ten też kuleje, choć no powoli się normuje, więc jest całkiem spoko. Tutaj odzieżówka, spożywczy, odzieżówka jest ok, ale zaraz zejdzie z towaru. No i spożywczy kolejny, który widzimy tutaj. No faktycznie ta strona troszkę kuleje nam. Jeżeli chodzi o dalszy rozwój, zakłady tutaj przemysłowe cały czas mają pracę, mają pełne ręce roboty. Miasta natomiast, słuchajcie, mamy w takim oto poziomie zaopatrzenia. 27% jeżeli chodzi o Black Ham, czyli o to dolne miasteczko. I widzimy, co dokładnie dostarczamy, w jakich ilościach. No już jest lepiej, ale o dziwo o warzyw nam zaczęło brakować. Ciekawe, owoców trochę dałem więcej. Dziwne, że desek tak mało dostarczam i narzędzi, trzeba będzie to sprawdzić. A jeżeli chodzi o to miasteczko, no tutaj faktycznie dostawy obuwi nam wzrosło bardzo dobrze, warzywa 10%, narzędzi 0, o kurczę, no to trzeba będzie sprawdzić, dlaczego narzędzi tutaj nie dostali, dlaczego tak dopiero późno to dostają, więc trzeba będzie tutaj popracować nad tymi tak samo dostawami, tak jak było tam w składzie. W składzie, choć nie, przepraszam, składy są zapchane, to dlaczego tak słabo tutaj sobie radzą, nie wiem. W każdym razie, wydaje mi się, że nawet jak ten biznes tutaj ruszyłem z tymi gumkami, tworzeniem tych naszych gumek, recepturek, a po prostu gumy, i w skrócie mówiąc, to jest już to lepiej prowadzone, tutaj produkcja cały czas, choć skóry brakło. A no właśnie, bo skóry brakło, bo tutaj nie miał kto tej skóry rozładować, no właśnie jest to, że tutaj skóry brakło. Ale sobie dadzą radę, jeżeli chodzi o bawełnę i ciuszki, te, słuchajcie, trochę lepiej wyglądają. Jeżeli chodzi o naszą produkcję, no zdecydowanie wydaje mi się, że są większe możliwości. Zwłaszcza, że teraz lecimy faktycznie na dwóch farmach związanych z bawełną, które produkują łącznie około 3000 rocznie. 1500, 4500, jedna, 4500, druga, więc wydaje się, że kalkulacja całkiem spoko. Dalsze działania, no właśnie, brakuje mi tego, żebym faktycznie miał tam bydło do postawienia, brakuje mi tego faktycznie, żebym mógł sobie tutaj tę skórę samodzielnie poskiwać, bo to by nam już załatwiło całkowicie temat, byłoby super, no ale nigdzie mi nie pozwolą teraz tej farmy hodowlanej postawić, tylko pozostaje mi tak naprawdę import, jeszcze raz import. Więc musimy na tym się skupić, bo tutaj, no chyba, że nagle przestałem jeść owoce i warzywa, to wtedy się zastanawię nad tym, co dalej. Natomiast no widzę, że tutaj warzyw trochę mniej, owoców więcej. Grunt, że zaczęła się sprzedaż butów, to jest super. Ale kolejne rzeczy, no deski, widzę, że deski trzeba będzie podkręcić. Obrót, żeby faktycznie tutaj cały czas to przetwarzało, cały czas tutaj pobierało nam surowce, żeby tutaj pociągi miały co robić. No mam nadzieję, że tego, tym razem więcej tego już nie braknie. No i finalnie troszkę więcej narzędzi.
troszkę więcej narzędzi, po 2000, 1500, nie, po 1000 tutaj ma być wstawione, więc wydaje mi się, że teraz trzeba będzie tak właśnie zrobić, że zwiększyć ilości dostarczane do sklepów, bo finalnie tutaj może być problem, że ta ilość jest jednak troszkę przymała. Będziemy to edytować, będziemy to sprawdzać, będziemy także może tutaj jakieś kolejne działania robić, choć widzę, że nie ma sensu chyba budowania jakiejś struktury, na przykład ja bym chciał już tu jakieś wydobyć, jakieś rudy zbierać złoże węgla, ale póki dane miasteczko tego nie potrzeba, to chyba to są takie czcze marzenie nasze, żeby jednak to weszło, żebyśmy mogli się rozwijać. A jeżeli wam się podobał ten epizod, to oczywiście wiecie co robić. Pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!